Cześć, witam Was, to jest Gracjan. Jechałem dzisiaj autobusem w upalny, gorący, słoneczny dzień i z rana jechałem po prostu autobusem i widać było wyraźnie, że klimatyzacja po prostu była wyłączona, ponieważ było rano i jeszcze było dość chłodno z rana, więc klimatyzację w autobusie kierowca na razie póki co nie włączył, czyli po prostu w ogóle nie działało. A jedyne co było, to po prostu dziura w dachu, po prostu takie tam dach i widać było tam, że było klapa otwarta po prostu i przez dziurę w dachu się chłodziło. Natomiast ludzie kiedyś, jak nie było w autobusach klimatyzacji, to po prostu było lato, to wszędzie były okna pootwierane. A teraz ludzie myślą, że jest cały czas klimatyzacja i po prostu okien nie otwierają. I po prostu było strasznie gorąco w tym autobusie. Klimatyzacja nie działała. Jedyne co było, to właśnie ta klapa uchylona przez kierowcę na dachu, a tak to wszystkie okna pozamykane. Na szczęście później ktoś tam się pokapował w końcu, że klimatyzacja jest wyłączona i otworzył jedno okno, ale to jedno okno otworzył. Zamiast być otwarte wszystkie okna, to jedno okno tylko otwarte w taki upalny, słoneczny dzień. Zupełnie bez sensu. Po prostu, ja nie wiem, po prostu ludzie, niektórzy myślą, że po prostu klimatyzacja jak jest w autobusie, no to po prostu cały czas chodzi na okrągło non-stop. Nie, tak niestety nie jest, ponieważ po prostu oszczędności są, oszczędności energii i klimatyzację po prostu włącza się tylko, gdy przekroczy temperatura chyba ileś tam powyżej iluś tam jest stopni. Natomiast jeśli jeszcze jest w miarę nie gorąco, to po prostu klimatyzacja jest wyłączona. Więc dlatego chciałbym zaapelować po prostu, żeby ludzie się po prostu zorientowali, po prostu pokapowali się po prostu w tym, że klimatyzacja jest wyłączona i żeby otwierali po prostu okna, bo bez sensu po prostu jest, gdy są wszystkie okna pozamykane, jak można sobie pootwierać okna i od razu jest chłodniej w autobusie. A klimatyzacja po prostu jest wyłączona, więc po prostu trzeba pytać się po prostu kierowcę, czy jest włączona klimatyzacja. A naprawdę z tego co ja widzę, po prostu oszczędzają po prostu i włączają tylko właśnie już taki super upał, taki gorąc bardzo duży. Natomiast jak jest tylko troszkę gorąco, no to nie włączają, jest wyłączona klimatyzacja. Tak więc, że ludzie, otwierajcie okna. Na razie, cześć, bye bye.